Serdecznie witam w imieniu Stowarzyszenia Muzeum Walki i Męczeństwa Palac w Zakopanem. Moje nazwisko Jan Jarosz, jestem z ramienia muzeum, z ramienia stowarzyszenia, jestem opiekunem tego muzeum. Muzeum mieści się w Zakopanem przy ulicy Chałubińskiego 7, w budynku, którego budowę zlecił w roku 1930 dr Włodzimierz Schneider, krakowianin. W latach 1939-1945 mieściło się tutaj gestapo w czasie okupacji. Po wojnie budynek zajęło NKWD. W roku 1946 odbył się tutaj proces tzw. Komitetu Góralskiego. W latach 1948-1978 w tym budynku mieściło się sanatorium Zbowit. W roku 1978 miasto urządziło tutaj żłobek tygodniowy, który w tym budynku funkcjonował do roku 1990. W roku 1990 rodzina Schneider odzyskała ten budynek i wynajęła go Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu w Zakopanem, które prowadziło w tym budynku Społeczne Liceum Ogólnokształcące. W roku 1993 do dyrekcji szkoły zgłasza się grupa byłych więźniów tego miejsca. Pan Wincenty Galica, doktor, pan Marian Polaczyk i pan Władysław Szepelak, którzy sugerują, proszą o możliwość utworzenia w tym miejscu Izby Pamięci lub Muzeum. Dyrektor, pan Kazimierz Konarski, za zgodą oczywiście właścicieli tego budynku, przekazuje im cele numer 1, 6 i 3. W tych celach panowie po remontach tworzą muzeum. Cele były właściwie bardzo dobrze zachowane. Wiele napisów było na ścianach. Ogólnie tych napisów było 288. Krew była na ścianach, na podłodze. Więc utworzono muzeum. Oficjalne otwarcie nastąpiło 8 maja 1994 roku. Muzeum funkcjonowało do roku 1999, kiedy to zakupiła go prywatna osoba. Niestety muzeum zostało z tych celi usunięte. Cele zostały zdewastowane, zamienione jedna cela na saunę, inne na pokoje gościnne. Napisy zostały zdarte, podłogi wyrwane. Miasto wynegocjowało z właścicielem 60 m2. W tym miejscu znajdujemy się w tej chwili. Tutaj przeniesiono wszystkie eksponaty i tutaj od roku 1999 do dzisiaj funkcjonuje to muzeum. Teraz chciałem przejść do informacji, o którym zajmuje się głównie to nasze muzeum, o czasach roku 1939 września do 45 stycznia. 1 września, a właściwie 2 września, Niemcy wkroczyli do Zakopanego. Razem z Niemcami wkroczyła dywizja Janosik, słowacka dywizja Janosik. Słowacy przebywali w Zakopanem do 8 września, wycofali się. Niemcy zostali na dłużej. Zaczęli starać się o znalezienie budynku, który by mógł być siedzibą tajnej policji Gestapo. Pierwszy budynek Excelsior na ulicy Grunwaldzkiej okazał się za mały. Drugi Splendid, obecnie Janosik, na ulicy Tettmajera również. Najbardziej pasował im budynek przy Chałubińskiego 7, a wtedy ulica Tatrasztrasse w Zakopanem. I tutaj utworzono siedzibę Gestapo na całe Podhale. Dlaczego w Zakopanem? Zakopane na te czasy było miastem dość dobrze zurbanizowanym. Miało dużo tego typu domów jak palac. Tutaj mieściły się domy wczasowe dla rekonwalescentów z frontu. Było dużo wojska i Zakopane było główną siedzibą Gestapo na Podhale. Filie były w Nowym Targu, w Szczawnicy, w Jordanowie, w Makowie Podhalańskim, w Rabce i w Czarnym Dunajcu. Ten budynek nie był dostosowany do potrzeb Gestapo, więc więźniów trzymano w więzieniu w Sądzie Grodzkim na Nowotarskiej. Tam były cele dla kryminalistów. Natomiast tutaj remontowano i w czerwcu 1940 roku otworzono 6 celi. 5 dla mężczyzn, 1 dla kobiet. Te cele były cały czas
pełne, jak więźniowie, którzy przeżyli to miejsce, tłumaczą, cały czas te cele były pełne. Skąd byli więźniowie? No głównie z Podhala. Ale wielu młodych ludzi w Polsce po ucieczce wojsk z marszałkiem Rydzyń Śmigłem przez Zaleszczyki do Rumunii i na Węgry, tam zostali internowani. Wielu młodych ludzi zostało bez dowódców, a chcieli walczyć. Oczywiście dowiedzieli się, że w Budapeszcie działa konsulat, który wysyła żołnierzy do Francji, po upadku Francji do Anglii, do tworzonej armii przez generała Sikorskiego. Więc próbowali przez Tatry dostać się do Budapesztu. Oczywiście nie wszystkim to się udało. Część została tutaj złapana i więziona tutaj w palac. Między innymi mamy tutaj spis na ścianach więźniów. Ten spis obejmuje dokładnie 1126 nazwisk. Niestety nie wszystkie udało się jeszcze skatalogować. Szukamy. Natomiast według informacji przez to miejsce przeszło od 3 do 4 tysięcy ludzi. Pod numerem G znajduje się nazwisko Gajowniczek Franciszek. Znana postać. Chciał uciec do Budapesztu, a później do Francji. Niestety w Poroninie, budynku, w którym przygotowywali się do przejścia granicy, była zasadzka. Tutaj go przywieziono, wywieziony do Tarnowa, później do Auschwitz. Tam, jak Państwo wiecie, część więźniów uciekła, co dziesiąty do rozstrzelania trafiła na Gajowniczka, płakał, wystąpił ojciec Maksymilian Kolbe i poszedł za niego do celi, gdzie zginął od zastrzyków fenolu. Franciszek Gajowniczek przeżył Auschwitz, natomiast mamy wiele nazwisk znanych też. Stanisław Marcuszasz, słynny narciarz, Bronisław Czech. Jest też pani Helena Marusarzówna, czego ja nie znalazłem, czyli w dokumentach, żeby ona tu była więziona. Ona była aresztowana w okresie Nowego Sącza, przewieziona do Tarnowa i w Woli Pogórskiej w kierunku na Rzeszów została tam zamordowana. Wiele nazwisk góralskich, ale też wiele nazwisk z innych terenów Polski. Mamy też Amerykanów. Na ścianach były napisy, które niestety zostały zniszczone. Był napis Heleny Błażysiekównej, która napisała: o mamo, nie płacz, nie, niebios, przeczysta królowo, ty zawsze wspieraj mnie, zdrowaś Mario. Na podstawie tego napisu nasz wspaniały kompozytor Mikołaj Henryk Górecki stworzył trzecią symfonię pieśni żałosnych. Było też portret narysowany przez pilota amerykańskiego, 23-letniego. Narysował siebie i swoją narzeczoną. Dzięki Bogu kolega zrobił zdjęcie, mamy portret zrobiony w filmie, natomiast sam napis na ścianie został zniszczony. Rodzina tego chłopaka przyjechała do Polski. Byli tutaj, chcieli tą ścianę wyciąć. Jak opisował nasz Jarzębowski, nasz Wojciech Jarzębowski, nasz dziennikarz zakopiański, dawali takie pieniądze, żeby można taki drugi budynek wybudować. Władze się nie zgodziły na to. Teraz nie mamy ani pieniędzy, ani rysunku. Mamy troszkę na zewnątrz tutaj pamiątek. Wiele rzeczy mamy schowanych. Po prostu nie ma miejsca na pokazanie ich. Mamy skatalogowane, zarchiwizowane dokumenty. Natomiast co możemy pokazać? Mamy kajdanki, którym był skuty kurier taczański, warszawiak Włodzimierz Szyc. Złapany w willi Dafne. W tej chwili mieści tam policja na ulicy Jagiellońskiej. Przewieziony tutaj, na pierwszym piętrze przesłuchiwany. Wyszli gestapowcy, zostawili jednego żołnierza, on go uderzył, wyrwał mu karabin, uderzył go w głowę. Wyskoczył w tych kajdankach, skuty z przodu przez okno w kierunku na potok Bystra, przez Antałówkę, Olcze, uciekł do Murza Sichla. Tam jego matka prowadziła przedwojną pensjon, a znał górali, którzy te kajdanki przecięli. A proszę sobie wyobrazić, no w prostej linii to będzie jakieś 8 km. Cały czas pościg gestapo z psami był za nim. Zdołał uciec. Górale kajdanki przecięli, rzucili do studni, on wrócił później na szlak, zginął, nie przeżył wojny. Po wojnie te kajdanki zostały wyciągnięte, przekazane rodzinie do Warszawy, a rodzina przekazała nam tutaj panu Galicy, jeszcze jak prowadził to muzeum, mamy taką pamiątkę. Mamy też piękną pamiątkę, kaplicę, właściwie figurkę Matki Bożej Oświęcimskiej za drutów. 6 braci Kupiec z Poronina zostało aresztowanych w 1940 roku.
przebywali tutaj, wywiezieni do Auschwitz. Jeden z nich, Bolesław, pracował w takim komando rzeźbiarskim, wyrzeźbił kapliczkę, w środku zrobił dziury, włożył grypt, napisał: prosimy o pomoc dla naszych rodziców, gdy 6 synów zostało aresztowanych, są bez środków do życia, Poronin Kasprowicza 7 koło Zakopanego. I tą kapliczkę przekazał pracownikom, którzy budowali baraki. Oni to wynieśli na zewnątrz, kapliczka zniknęła, nie wiadomo gdzie. Bolesław został tu przywieziony i osobiście zastrzelony przez Weissmana, Roberta Weissmana, szefa tej placówki. Po wojnie, wojnę przeżyło 3 braci, kupiec. Antoni przebywał na kanonizacji Kolbego w Rzymie i zgadzał się z jednym księdzem, który mówi, że był wikarym w Oświęcimiu, ma taką kapliczkę, teraz rezyduje w Wieliczce. Po 26 latach wykręcił od spodu i wyciągnął gryps. Kapliczka została przekazana przez księdza do braci Niepokalanowa, do Franciszkanów. Oni to przekazali do harmężów w Oświęcimiu i tam w kościele poświęconemu ojcu Kolbemu ta kapliczka się znajduje. Jest też tutaj Jan Szal, inżynier, który skończył Politechnikę Lwowską, następnie stypendium w Paryżu. Pracował w Warszawie, miał firmę Motolux. On wynalazł strzelanie przez śmigło z samolotu, nowy gaźnik do samolotu, pasy dla obserwatora i pilota. W ogóle miał firmę, która nowocześnie produkowała różne rzeczy. Między innymi skonstruował pojemnik, w którym mieli znajdować się piloci i w 1938 roku miał wylecieć balon w kosmos na 30 km. Balon o wysokości 14 pięter Doliny Chochołowskiej, ale niestety nie udało się ta eskapada. Pan Szal dostał propozycję od Niemców współpracy, żeby pracował dla nich. Częściowo się zgodził, poszedł do domu, spakował rzeczy, zabrał córki i żonę, uciekł do Rabki. Tam pracował, złapano go przy wysadzaniu pociągu, został tutaj przywieziony i osobiście rozstrzelany przez Weissmana, szefa tej placówki. Jest tutaj też zdjęcie Piotra Dankowskiego, księdza wikarego z parafii Świętej Rodziny w Zakopanem. Sławił się tym, że podrabiał Polakom narodowości żydowskiej metryki kościelne. Złapano go przy słuchaniu radia, tu był przesłuchiwany. Jak pan Galica opowiada, to krew, jaką widzieliśmy na podłodze, takich belkach drewnianych, w większości była jego krwią, miał bardzo słabą przepływowość krwi. Wywieziony do Tarnowa, następnie do Auschwitz i tam, jak znam to z opowieści księdza Władysława Puczki, proboszcza kościoła w Białym Dunajcu, gdzie mieszkałem, opowiadał, że przyszedł do niego ksiądz Dankowski i mówi, że ten SS-man powiedział, że ja zginę jak mój nauczyciel. To było dokładnie w Niedzielę Palmową. W Wielki Piątek przywiązał mu belkę do ramion i bijąc go kłodą, zabił go na śmierć. Mamy jeszcze wiele pamiątek. Mamy też grupę Konfederacji Taczańskiej. To była organizacja w Nowym Targu, zrzeszająca ponad 400 osób. Niestety Romanowski dostał się do tej grupy, był zdrajcą. Poszły aresztowania, wszyscy zostali, większość zostali aresztowani. Pan Suski, dowódca tej grupy, zginął. ...1939 rok. Wojna. Zostałeś dowódcą 1. Pułku Strzelców Podhalańskich. Miałeś 23 lata. Później współpracowałeś z muszkieterami, z Włodkiem Szycem, z Krysią Skarbek. Byłeś też kurierem taczańskim. Byłeś w Związku Walki Zbrojnej. Sierpień 41. Zakopane, Telimena. Placówka wpadła. Zostałeś zdradzony. Palas. Powiesili cię na drzwiach. Z tyłu ręce powrozem przewiązali. Tak wisiałeś, a oni cię bili, katowali.
Krew lała się na podłogę. Zemdlałeś. Zrzucili cię z tych drzwi. Kazali szmatą powycierać krew, która była pod tobą na podłodze. Śmiali się z ciebie. Przez 6 dni tak cię katowali, nie dawali jeść, nie dawali pić. Nie zdradziłeś. Straciłeś lewe oko, prawe ucho. Nie widziałeś potem do końca życia tym okiem. Źle słyszałeś. 25 lat chłopak. Weissman, gdy zaczęła się wojna, miał 32 lata. Po tych katowaniach zrzucali cię po schodach. Nie dałeś rady ani chodzić, ani rękami nic dotknąć. Miałeś bezwład rąk. W celi współwięźniowie pomagali ci. Dzięki nim później w życiu odzyskałeś władzę w rękach. W końcu z tej małej celi 25-metrowej, gdzie tłoczyło się 20 zgatowanych osób, zabrali cię do Tarnowa. Później Auschwitz, Mauthausen-Gusen i Sachsenhausen. Dopiero w 1946 roku wróciłeś do domu. To dr Wincenty Galica, współtwórca tego miejsca. Władek Szebelak. W sali na piętrze 4 SS-manów, Niemców, kazało ci się położyć na krześle. Bili po wszystkim, po czym się dało. Musiałeś trzymać to krzesło. W momencie, kiedy puściłeś, katowali cię z powrotem. Później któryś się zdenerwował, uderzył twoją głową o ścianę, spadł obraz. Tym obrazem ze szkła przewiesili ten obraz przez twoją głowę. Po podłodze ciągnęli cię tym obrazem, tak, iż w końcu obnażyli cię całego, bo już nie miałeś jak chronić swojej odzieży przed katorgami, przed biciem, przed mściwością tych ludzi. Wszędzie było pełno krwi. Znudziła się im ta zabawa. Kazali ci wejść na krzesło, powiedzieli, że cię powieszą. Nie zeznałeś nic. Nikogo nie zdradziłeś. Byłeś pewny, że idziesz na śmierć. Miałeś wtedy 19 lat. Tęskno ci było za rodziną, ale wolałeś chyba umrzeć. Powiesili cię za szyję, odrzucili stołek, broniłeś się, w związku z czym nie umarłeś od razu. A oni rozwiązali powróz, zrzucając cię na podłogę. Kazali ci posprzątać krew i jeszcze raz wyjść na górę, mówiąc, że już tym razem się uda. I tak powtarzali 3 razy. Na koniec wrzucili cię po schodach, zrzucili cię całkiem na dół, aż tu, do tej celi, w której jesteśmy. Przykuli cię łańcuchem do ściany. Łańcuch był tak ustawiony z tymi kajdanami, abyś nie mógł usiąść. Jedyne, co robić mogłeś, to klęczeć. I tak kilka dni bez jedzenia, bez picia. Obiecali ci, że zginiesz z głodu. Nie zeznałeś nic przeciw nikomu. Któregoś dnia zobaczyłeś z tej celi, że przyprowadzili twoją matkę. Ucieszyłeś się, bo nie wiedziałeś, czy mama żyje. Mama, jak cię zobaczyła, natychmiast zemdlała. A oni za nogi wywlekli ją z łaźni. Znowu zostałeś sam. Cicho. Głodno. Chłodno. Koło ciebie w tych celach, w jednej celi, biedaka zostawili polanego lodowatą wodą. Tam było otwarte okienko, nie było szyby.
On bardzo krzyczał, później przestał krzyczeć. Do rana został sopelek. Innego dnia przyprowadzili do tej celi dwie osoby, a tam było 80 stopni. Z tyłu była pralnia, oni jeszcze dogrzewali kaloryferem. Maleńka cela, szczelne okno. Nie umierało się tak szybko. Żeby zabić człowieka, który nie chciał zeznawać, potrzebowało się kilka dni. Zabrali cię do Montelupich, później Auschwitz, później Mauthausen. Młody chłopak, nasz bohater, nie zdradziłeś nikogo. Marian Polaczyk, masz 18 lat, jesteś członkiem Związku Walki Zbrojnej. Z kolegami przywozisz na Podhale materiały wybuchowe. Któregoś dnia wpadliście na pomysł, żeby wysadzić budynek, w którym Niemcy przechowywali dokumenty o ludziach, których wywozili do Niemiec do pracy. Ale tak zrobiliście, wysadziliście. Spaliły się dokumenty. Niestety ktoś doniósł. Wrzesień 43 roku. Masz 22 lata. Też powiesili cię na drzwiach, katowali, bili, męczyli. Krew płynęła. A ty nie zdradziłeś. Wiedziałeś, że od ciebie zależy życie ludzkie. Zrzucili z góry, z pierwszego piętra do tej celi. W podobnym okresie byłeś jak Władek Szepelak. Mijaliście się tylko w czasie, kiedy w tej celi byliście. Później zbrali do sąsiednich cel. Byliście osobno, poznaliście się dopiero po wojnie. Siedząc w tej celi, bardzo się bałeś. Było to właściwie klęczenie. Bez wody, bez picia, kilka dni. Niemcy zrobili sobie taką swoją zabawę. Wiedząc, że jesteś młodym człowiekiem, przyprowadzali losowo wybranego więźnia. Tam właśnie ty to widziałeś. Strzelali do niego. Najlepszą zabawą dla nich było to, że nie zabijali od razu. Człowiek wolno konał, rzężąc, a ty młody w tej ciemnej celi, widząc, co się tam dzieje, byłeś przerażony. Nawet bardziej byłeś przerażony tym, co widzisz, niż tym, że cierpiałeś, że za chwilę będziesz też cierpiał, że nie wiesz, jak to długo potrwa. Tak było kilka dni. Przetrzymałeś. Przez Montelupich zostałeś wysłany później do Gross-Rosen. Później do Bergen-Belsen. Przeżyłeś wojnę. Nikogo nie straciłeś. Pokazałam trzy historie. Właściwie wszystkie historie 2000, 3000, albo nawet 4000 osób, które przeszły przez to więzienie Palas, katownię Podhala, praktycznie wszystkie były takie same. Niemcy nie mieli innych pomysłów na katowania. To wszystko się powielało. Po wojnie spotkali się dr Wincenty Galica, inżynier Marian Polaczyk i Władek Szepelak. Jak wiecie, stworzyli tutaj ekspozycję
my nazywamy Muzeum Palas. Założyli Stowarzyszenie Muzeum Walki i Męczeństwa Palas, Katownia Podhala. Z przyjaciółmi, z rodzinami. Tata, dr Wincenty Galica, był pierwszym prezesem. Drugim prezesem stowarzyszenia został Adam Machowski. Jego mama, Janina, tutaj cierpiała. Trzecim prezesem jestem ja, córka doktora Wincentego Galicy. Dzięki temu, że mam wspaniałych przyjaciół, świetną rodzinę, udało nam się od 2016 roku poczynić wiele rzeczy, aby doprowadzić do tego, żeby o tym miejscu wiele osób wiedziało. Mam przyjaciółkę Ewę Czamańską, która jest sekretarzem stowarzyszenia. Skarbnikiem jest Marzenka Gąsienica Kleryk-Strynka, która już tatusiowi pomagała w 90-tych latach. Świetnym kustoszem tego miejsca jest Jan Jarosz. Przepięknie opowiada. Wiele rzeczy jeszcze odkrywa. Z IPN-u mamy zeznania ludzi. Członkiem stowarzyszenia jest również Kazimierz Konarski, który w 90-tych latach był dyrektorem szkoły. I to on pierwszy zezwolił tatusiowi i kolegom na otwarcie pierwszej ekspozycji. Jest wiceprezes Jan Krzeptowski-Jasinek, jest Antoni Błachowski, jest w końcu mój syn Andrzej Jurecki. Staramy się, aby pamięć tego miejsca pozostała na zawsze. Jesteśmy szczęśliwi, że Muzeum Tatrzańskie nas przejęło, albowiem jako stowarzyszenie możemy współtworzyć to miejsce. To jest dla nas szansa, aby dopóki damy radę, będziemy mieć siły znajdywać każdą osobę, która tu przeszła przez Palas. I tutaj mój gorący apel do Państwa. Chcąc spełnić testament trzech wspaniałych chłopaków, bardzo proszę Państwa, abyście każdą osobę, którą znacie, czy to jest z najbliższej rodziny, czy sąsiad, czy rodzina przyjaciela, żebyście nam dawali znać. Zarówno można dać jakiekolwiek informacje stowarzyszeniu. Macie Państwo w internecie, na naszej stronie internetowej www.muzeumpalas.pl. Możecie do Muzeum Tatrzańskiego, które będzie odpowiadać za to wszystko. A my jako stowarzyszenie jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że w tym miejscu powstanie piękne Muzeum Palas Katownia Podhala. Dziękujemy bardzo serdecznie panu burmistrzowi Leszkowi Doruli, pani wiceburmistrz Agnieszce Nowak-Gąsienicy, panu wiceburmistrzowi Tomaszowi Filarowi, idąc wyżej, marszałkowi województwa małopolskiego Witoldowi Kozłowskiemu, a idąc najwyżej panu premierowi, ministrowi Piotrowi Glińskiemu, który obiecał, że w 2021 roku, w styczniu, Muzeum Tatrzańskie będzie miało renomę Muzeum Narodowego Tatrzańskiego. W tym momencie na pewno Palas nie zginie. Bardzo proszę wszystkich Państwa, abyście nie chowali swoich krewnych, swoich przyjaciół, swoich znajomych, ale abyście nam udostępnili informacje, może jakieś przedmioty, może pamiątki z czasów wojny, abyśmy każdego z osobna mogli w tym miejscu pokazać i powiedzieć, że wielu Podhalan, wielu Zakopiańczyków, wielu Polaków i wielu ludzi innych narodowości walczyło z Niemcami w trakcie II wojny światowej o wolność. I tę wolność żeśmy odzyskali w 1945 roku. Dziękuję Państwu,
że raczyliście wysłuchać naszej historii. Zapraszamy. Wtorki, czwartki służymy naszą obecnością tutaj i jesteśmy Państwu w stanie jeszcze wiele ciekawych rzeczy, tragicznych, trudnych rzeczy opowiedzieć. A liczymy na to, że w 2023 roku, jak to zostało zapowiedziane, powstanie w tym miejscu wspominające tych wszystkich ludzi Muzeum Palace.